Dzień dobry Państwu. Ja mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Sprawdzę tylko, czy prezentacja działa i ruszamy. Super. Szanowni Państwo, ja nazywam się Robert Marczak i to, o czym Wam chciałbym opowiedzieć, to o tym, jak marnowałem czas, o tym, w jaki sposób ja marnuję czas, w jaki sposób być może Państwo marnujecie czas. Także może tytułem wstępu. Ja urodziłem się w roku 1986, co znaczy, że jestem milenialcem, jestem pokoleniem Y-ków, czy jakkolwiek by to nie nazwać. Dostęp do internetu, stały dostęp do internetu mam od blisko 20 lat. Natomiast w branży internetowej również pracuję. I co mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć tyle, że pracuję w startupie technologicznym, więc nie wiem, być może Państwo też widzieli takie memy, gdzie w zależności od tego, gdzie kto pracuje, takie są reakcje otoczenia. No i jeżeli patrzymy na mema, w którym mówimy o startupie, no to rodzice myślą, że nie wiem, jestem drugim Markiem Zuckerbergiem, nie wiem, Steve'em Jobsem czy Elonem Muskiem. Z kolei koledzy myślą, że nie wiem, siedzę, gram w FIFA, rzucam rzutkami, nie wiem, w bilarda gram, cokolwiek takiego robię. Inne firmy z kolei myślą, że nie wiem, że jesteśmy zespołem One Direction czy jakąś bandą hipsterów. Natomiast dla mnie praca w startupie nauczyła tego, jak bardzo ja marnuję czas. I też właśnie o tym Państwu musiał opowiedzieć. O, prawie spaliłem. Chciałem Państwu opowiedzieć o kilku sekundach w internecie, o monozadaniowości, o tym, w jaki sposób wdrożyć monozadaniowość, czym jest monozadaniowość i w jaki sposób ona może Wam pomóc. To, co prawie spaliłem przed chwilą, to było coś, co jest tytułem wstępu do mojej prezentacji. Jest to zdjęcie. Jest to zdjęcie, o którym chciałbym Wam więcej opowiedzieć, bo to jest zdjęcie, które prezentuje pokój moich dzieci. Proszę Państwa, ja, jeżeli chodzi o kwestie podchodzenia do monozadaniowości, to staram się zarówno to realizować, jeżeli chodzi o pracę, jak również jeżeli chodzi o dom. I zawsze, gdy wracam do domu z pracy, Państwo być może też tak macie, po prostu potrzebujecie, nie wiem, pół godziny, 15 minut, jakiegoś takiego resetu, czegoś, co po prostu sprawi, że przyjdziecie do domu, siądziecie i nie wiem, napijecie się kawy, napijecie się herbaty, zjecie obiad, czy nie wiem, poglądacie teleekspres. Po prostu potrzebujecie czegoś, co wam pozwoli się zrelaksować, co wam pozwoli odpocząć. Ja z racji tego, że mam dwójkę dzieci, mogę maksymalnie na 15 minut ciszy liczyć. I to też nie zawsze, więc zawsze staram się jak najefektywniej wykorzystać. Bo jeżeli chodzi o moje dzieci, no to syn, to jest 8-latek, więc mały jest tak naprawdę aktywny cały czas. On gada, non-stop mówi. Tu mi opowiada o jakichś, nie wiem, kartach piłkarskich, które zbiera. Tu mi opowiada, że z kolegą się jakimiś kartami wymienił, dostał taką kartę, oddał taką kartę, że mu się opłacało, koledzy się nie opłacało. No, o wszystkim mi mówi. Natomiast kiedy ja go pytam już o jakieś takie konkretne rzeczy, typu, nie wiem, co było na obiad w szkole, czy ma coś na zadanie, ewentualnie w ogóle, jak minął dzień w szkole, on zawsze słyszy to samo. Nie wiem, nie pamiętam, nudno, albo zadania nie ma. Więc tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o córkę, córka w tej chwili ma 4 lata. No i tak, syn, no, generalnie to jest wszystko klony mojej żony, więc oni po prostu cały czas mówią, są nakręceni, no to mi opowiadają o różnych rzeczach. Córka mi opowiada w tej chwili o przedszkolu, co się działo, jakie ma koleżanki, tańczy, śpiewa piosenki przedszkolne, no generalnie robi wszystko. Natomiast pewnego razu, kiedy ja akurat wracałem do domu, żona z synem wychodzili, wozili chyba na piłkę nożną czy na jakieś inne zajęcia sportowe. Natomiast ja miałem zostać z córką, no i się z nią mówię, Lila, idź do swojego pokoju, pobaw się, tata sobie zje obiad, no i za chwilę do ciebie przyjdę. No i okej, mała poszła do pokoju, ja poszedłem do jadalni, siedzę, jem obiad, no i tak słyszę, no oczywiście słyszę, że ona tam się bawi, coś tam się dzieje. Natomiast minuty mijają i tam jest coraz ciszej. No i już w pewnym momencie było totalnie cicho. I być może część z Państwa ma, nie wiem, dzieci, część z Państwa ma rodzeństwo młodsze. Nie ma nic gorszego niż cisza w pokoju dzieci. Ja, gdy poprzednio, tak parę miesięcy temu było po prostu cicho w pokoju dzieciaków, okazało się, że plasteliną wyklejali ścianę, więc nie polecam nikomu malowania ściany po plastelinie. Straszliwie ciężko to schodzi. Natomiast no, zaniepokojoną ciszą wbiegam do pokoju i to jest to, co zauważyłem. Generalnie totalny bałagan. Klocki leżą wszędzie porozrzucane po pokoju.
gdzieś tam leżą lalki, prawda, kredki, tutaj jakieś kawałki papieru, no generalnie wszystko. No a mała padła i śpi w swoim łóżku. No i właśnie ten obraz, to co Państwo w tej chwili widzicie, to jest dla mnie taka definicja wielozadaniowości, czyli multitaskingu, czyli tego wszystkiego, o czym się mówi w stosunku do pokoleniu Y-ów, czyli do mojego pokolenia, że my jesteśmy jakimś tam pokoleniem, które potrafi działać w sposób wielozadaniowy, robiąc kupę rzeczy na raz. No owszem, ale właśnie wygląda to w taki sposób, jak widzicie. Robimy kupę rzeczy na raz, a finalnie padamy. No i jak ta trzylatka, bo akurat Lila wtedy miała 3 lata, tak ta trzylatka na tym zdjęciu, po prostu jesteśmy bez siły pod koniec dnia, totalnie nie mamy na nic energii. No i finalnie ani z klocków nie zbudowaliśmy, ani lalkami się konkretnie nie pobawiliśmy, totalnie nic. Więc tak to wygląda, tak wygląda wielozadaniowość w ujęciu trzylatki. A zatem ja jako osoba dorosła i Państwo być może też, tak naprawdę za bardzo się nie różnimy. Na przykład jeżeli chodzi o moje podejście do gotowania, to ja bardzo lubię gotować, bardzo dobre rzeczy mi wychodzą, jak gotuję. Natomiast to, co się dzieje w kuchni, po moim wyjściu, to jest totalny bałagan, więc jeżeli ja spędziłem na przykład 2 godziny czasu w kuchni gotując, tyle samo czasu ja potem spędzam sprzątając wszystko dookoła, bo taki bałagan zostawiam. No tak jakbym po prostu czekał, nie wiem, na kuchenne rewolucje Magdy Gessler, że Magda Gessler przyjdzie mi do kuchni i powie, Boże, co się tu zrobił. Więc tak to wygląda. A dlaczego tak wygląda? Dlatego, że ja, jak jestem w kuchni, jak robię obiad, o, to wiadomo, internet, muszę jakiś blok kulinarny znaleźć, muszę wiedzieć, co mam zrobić na obiad. No to tu Spotify, jakaś muzyka musi lecieć, bo człowiek musi się zrelaksować. Nie wiem, odpisuję komuś na Facebooku. Zdjęcie na Instagrama, przecież gotujemy, prawda, jakieś hasztagi. Gadam z kimś na fejsie. No naprawdę robię milion rzeczy. No i te milion rzeczy, które ja robię w tym czasie, kiedy ja powinien się skupić na jednym, czyli na gotowaniu, no sprawia, że jest po prostu totalny bałagan. Jeżeli chodzi o podejście do pracy, no to w pracy tak naprawdę miałem dokładnie tak samo. Miałem dziesiątki nieodczytanych maili, które po prostu czekały na to, kiedy ja je zrobię. Miałem ileśnaście list to do, gdzie w większości wypadków każde z tych zadań, które było opisane, on już był w trakcie roboty. Ja już je zacząłem. Ja go tak naprawdę nie skończyłem, bo przeskoczyłem do kolejnego zadania, do kolejnego. I tak cały czas. I to jest właśnie taka typowa wielozadaniowość. I to jest coś, gdzie ja patrzę z perspektywy osoby, która pracuje w startupie, co straszliwie niszczy i psuje efektywność. Ponieważ, szanowni państwo, my jako mały startup technologiczny mamy tak naprawdę w dewelopmencie, w rozwoju produktu zaplanowane rzeczy na najbliższe 2 lata, natomiast nie robimy ich wszystkich naraz, bo gdybyśmy robili je wszystkie naraz, no to my finalnie nic nie zrobimy i będziemy po prostu cały czas mieć tu 30%, tu 10%, tu 15% zrobione i nic nie będziemy robić do końca, nic nie będziemy oddawać. Dlatego w takim działaniu należy skupić się na tym, ażeby robić jedną czynność w jednej chwili. Robić ją od początku do końca. I tak naprawdę w taki sposób działanie na zasadzie takiej, że robimy jedną rzecz i dopiero gdy ją skończymy, robimy następną, pomaga nam to zwiększyć efektywność. Na początku wiadomo, będzie to trudne, natomiast z biegiem czasu, jeżeli właśnie będziemy w taki sposób monozadaniowy, monozadaniowy, jakbyśmy to nie nazwali, będziemy tak działać, nasze działania zyskają na efektywności, będziemy finalnie robić rzeczy szybciej, będziemy robić je sprawniej i będziemy więcej rzeczy w skali całego miesiąca, w skali całego tygodnia kończyć. Natomiast wiele osób często mnie pyta, no wydaje się fajnie, monozadaniowość, rób jedną rzecz na raz, ale w jaki sposób można to zacząć? No i tak naprawdę nie ma jakiejś złotej metody, w jaki sposób można zacząć, w taki sposób działać. Ja mogę wam tak naprawdę polecić 2 sprawdzone przeze mnie metody, które ja samodzielnie sprawdziłem, przetestowałem je. W moim wypadku one zadziałały, więc mam nadzieję, że w państwa wypadku również one zadziałają. Pierwsza to jest technika Pomodoro, czyli tak naprawdę prosty czasomierz, który może to być, nie wiem, zwykły czasomierz kuchenny, może to być stoper w zegarku, może to być telefon komórkowy, który ustawiamy po prostu na 25 minut. I ideą tego działania jest to, że w czasie tych 25 minut musimy jedną czynność, którą mamy zaplanowaną, zrobić od początku do końca, nie skupiając się na niczym innym, tylko po prostu tą zaplanowaną czynność zrobić i ją skończyć. Na samym początku tak naprawdę największym problemem dla was będzie wybranie takiej czynności albo podzielenie większego zadania na mniejsze,
a żeby ono zajęło 25 minut. I to jest na początek najtrudniejsza rzecz. Natomiast im więcej takich pomidorów zrobicie, tym będzie wam łatwiej. Tym te zadania będą bardziej efektywne dla was, tym będziecie w lepszy sposób dysponowali własnym czasem, będziecie wiedzieli, co i jak się dzieje, żeby to było efektywne. Co ważne, jeżeli chodzi o Pomodoro, tak naprawdę przeglądarka Chrome zawiera mnóstwo dodatków, które możecie wykorzystać, które raz, że posłużą wam jako czasomierz, a dwa, że na przykład zablokują wam dostęp do takich stron typu Facebook, Twitter, Instagram i tak dalej. Tak, żebyście mogli się skupić na przykład, nie wiem, na Google Docsach, czy ewentualnie na Wordzie, w którym macie coś napisać, coś zrobić. I to wszystko, żeby pomogło wam, jeżeli chodzi o waszą produktywność. Natomiast drugą metodą, którą ja przetestowałem, to jest aplikacja, która mi bardzo pomogła. Aplikacja nazywa się Rescue Time i polega ona na tym, że monitoruje to wszystko, co my robimy na komputerze, jak również na smartfonie, bo ona działa zarówno w jednym, jak i w drugim środowisku, więc jest to bardzo fajne. Na początku wyznaczamy sobie, które działania są dla nas produktywne z tych rzeczy, które są na liście do wyboru i wyznaczamy te, które wpływają destrukcyjnie na naszą produktywność. I co fajne, ta aplikacja, ona działa wstecz. Jak ją zainstalujemy, dowiemy się do 30 dni wstecz, jak wyglądała nasza produktywność, jak wyglądał czas, który my robimy, jak to wygląda, czy my działamy dobrze, czy działamy źle. No i to daje naprawdę fajne informacje dla nas. Zobaczymy, jak dużo czasu, nie wiem, spędzamy w social media i tak dalej, a potem rozliczymy się sami z sobą, prawda? Czy to nam pomaga, czy jest to dla nas efektywne. Natomiast, szanowni państwo, w temacie było o kilku sekundach w internecie, więc ja tak właściwie powinienem do tego internetu nawiązać. Tutaj widzimy jeźdźca na rodeo. No i tak właściwie wygląda w tej chwili współczesny internauta. Dokładnie w taki sam sposób jesteśmy atakowani, jeżeli chodzi o w ogóle o podejście do rodeo. Ja to wygooglałem sobie, to nie jest jakaś wiedza tajemna. Taki jeździec rusza ją z klatki i musi 8 sekund wytrzymać na takim wierzgającym byku. Co ważne, jedną ręką może się trzymać tej liny, drugą ręką musi mieć cały czas w powietrzu, więc wydaje się totalnie proste, no bo co to jest 8 sekund? To jest, nie wiem, tak jak jazda w autobusie w godzinach szczytu, gdzie w jednej ręce mamy telefon, czytamy coś i kurde, jedziemy, autobus hamuje, prawda? No, prawie to samo. Natomiast strasznie jesteśmy rozproszeni. No i większość zawodników na rodeo no, tak naprawdę nie kończy tego runu, tego pojedynku z bykiem sukcesem. Po prostu przegrywa. A to jest tylko 8 sekund. I co ważne, bardzo fajne badania w temacie wspomnianych przeze mnie 8 sekund podrzuca Microsoft. Mianowicie na przestrzeni ostatnich 13 lat, od 2000 do 2013 roku, nasza umiejętność skupienia uwagi, to w jaki sposób jesteśmy skupieni, zmalało o 1/3. I z 12 sekund w 2000 roku w tej chwili zrobiło się 8 sekund. Tyle sekund jesteśmy w stanie skupić swoją uwagę na danym punkcie. To jest dokładnie tyle, ile wynosi właśnie ta jazda na rodeo, na tym byku, jeżdżanie tego byka. No i co ważne, co warto powiedzieć jako taką anegdotę, złota rybka skupia swoją uwagę przez 9 sekund. No, jesteśmy troszkę gorsi od złotej rybki, tak bywa. Kolejny, to już obiecuję, że to jest ostatni slajd z takim z całym morzem informacji, którymi was zarzucam. To jest statystyka, która pokazuje, jak zmienił się czas, który my spędzamy w internecie na przestrzeni od 2008 do 2015 roku. Generalnie praktycznie 2 razy więcej czasu jesteśmy w tej chwili w sieci, niż byliśmy jeszcze w 2008 roku. Wykres pięknie pokazuje, że to, co się zmieniło, bo na komputerach w większości przypadków siedzimy tyle samo, ale zmienił się czas, który jesteśmy w smartfonach. W tej chwili smartfony, są tak naprawdę małe komputery. Flagowce, które wychodzą w tym roku od najlepszych producentów mają po 6, czasem nawet po 8 GB RAM-u. Dla porównania mój laptop ma 4 GB RAM-u, więc tak naprawdę każdy z nas nosi w kieszeni mały komputer, a ten mały komputer ma procesor wielowątkowy, więc on jest do wielozadaniowości przystosowany. No my jednak tak naprawdę niekoniecznie. I gdy wchodzimy na jakąś stronę internetową, gdy pojawiamy się na jakiejś stronie, gdy konsumujemy internet,
trafiamy na jakąś stronę, która po prostu zarzuca nas ogromem informacji. Nie wiem, niezależnie czy to będzie portal informacyjny, czy jaka to będzie strona. Widzimy po prostu mnóstwo rzeczy, jesteśmy atakowani z każdej strony. Tutaj różnymi kolorami, różnymi nagłówkami, które po prostu starają się skupić swoją uwagę tylko i wyłącznie na tym. Natomiast nasz mózg nie nadąża. My nie wiemy, czy mamy na to, czy na to patrzeć. I finalnie mamy straszny mętlik w głowie. Natomiast po mojej prawej stronie widzicie stronę, która została zaprojektowana z myślą o tym, ażeby ułatwić odbiorcy korzystanie z treści, które tam mu dostarczamy, została zaprojektowana w taki sposób, ażeby użytkownik mógł jak najkorzystniej, jak najlepiej zapoznać się z treścią, która jest. Jest to strona typu landing page, czyli strona docelowa, która ma zadanie realizować jeden cel, ten cel, z którym po prostu odbiorca się pojawił na stronie. Jeżeli on chciał się czegoś dowiedzieć, to ta strona została tak stworzona, ta struktura informacji została w taki sposób zaprogramowana, ażeby po prostu nam to ułatwić. Tutaj jest to taka, no, to nie jest ściema oczywiście, to jest naprawdę strona internetowa, która naprawdę istnieje w sieci. Jeszcze w tle jest muzyka, tu akurat no, tej muzyki nie puściłem. Natomiast tak wygląda większość stron informacyjnych. Jest tam jakaś kura, która gdzieś tam sobie biega, jest mnóstwo kolorów, jest pies, który na nas patrzy. No i wiadomo, każda szanująca się strona internetowa, strona firmowa musi mieć zdjęcie prezesa. No jednak zdjęcie prezesa być musi, tu jest prezes, link widoczny. Więc jest to faktycznie mus. No, tylko czy ta strona, którą widzicie, czy ta strona jest skuteczna, czy ona pozwala wam w jakiś prosty sposób odnaleźć informację, której szukacie? No ja szczerze wątpię. Więc właśnie nie o to chodzi, bo jeżeli jeszcze spojrzymy na to, co się dzieje w każdej sekundzie w internecie, jest wysłanych ponad 2,5 miliona maili, nie wiem, ponad 7 tysięcy tweetów, 7,5 tysiąca zdaje się. No mnóstwo rzeczy się dzieje. W ogóle jeżeli chodzi o przeglądarkę Google, jest skierowanych prawie 60 tysięcy zapytań do Google'a w każdej sekundzie. I to wszystko się dzieje w każdej sekundzie. I internauta, mając do wyboru być na paskudnej stronie, albo nie wiem, zobaczyć co się dzieje chociażby na Snapchacie, gdzie co sekundę jest 9 tysięcy snapów nowych publikowanych, no raczej wybiera coś, co jest dla niego po prostu przyjemniejsze i opuszcza waszą stronę. Co ważne, za moimi plecami widzicie hitmapę, czyli mapę, która pokazuje w jaki sposób jest skupiona aktywność odbiorcy na waszej stronie internetowej. Tu akurat widzimy wzór litery F. Litera F to jest mniej więcej metryka, która pokazuje, że internauta, który w ten sposób szuka danych, on szuka ich bez jakiegoś tam konkretnego powodu. Nie ma jakiegoś konkretnego celu, który szuka. Natomiast jeżeli szukamy danych już jakichś konkretnych, szukamy czegoś konkretnego na stronie, to w tym momencie spoglądamy na całą stronę, staramy się znaleźć wszystkie informacje i gdy je wszystkie dopiero zobaczymy, to wtedy szukamy tych punktów, które są najistotniejsze i dopiero wtedy decydujemy się na działanie. Co ważne, my z internetu działamy celowo, szukamy, staramy się zrealizować określone potrzeby. Czyli jeżeli chcę znaleźć wpis na blogu czy coś, to po prostu muszę to znaleźć, muszę to przedstawić. I właśnie w taki sposób musimy działać. Musimy dostarczyć odbiorcy to, czego on potrzebuje, bo inaczej nie otrzymamy, on nie odnajdzie wartości i zrezygnuje z waszej strony, nie będzie z tego korzystał. Tak właśnie jak na Rodeo. Proszę państwa, monotasking, on pomaga w życiu, pomaga w internecie, więc korzystajcie z tego w taki sposób. Będziecie zwycięzcami dzięki temu. Ja wam dziękuję za uwagę, no a z racji tego, że są walentynki, życzę każdemu, żeby na tych walentynkach tą swoją monozadaniowość skierował w kierunku właśnie tej drugiej, jednej osoby. Dziękuję serdecznie.